Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. W tym odcinku kontynuacja poprzedniego odcinka, czyli tym razem omówimy Mazdę 5 drugiej generacji, czyli modelu produkowanego 2010 do 2016 roku. Minivanie segmentu C, 5-drzwiowy. Oferowane z sześciobiegową manualną, pięciobiegową automatyczną skrzynią. Długość samochodu to 458 cm, szerokość 175, wysokość 161 i rozstaw osi 275. Auto mogło też przewieźć 7 osób i charakterystyczne drzwi odsuwane. Auto oferowane praktycznie z dwoma silnikami benzynowymi oraz dieslem jednym tylko praktycznie. Także tak to wygląda, podstawowe dane techniczne. Na niektórych rynkach oczywiście auto było oferowane jako Mazda Premacy trzeciej generacji. Taka nazwa u nas, Mazda 5 to jest, co można powiedzieć o samym aucie. No, nawiązuje do poprzednika, aczkolwiek najbardziej zmienił się tył. Przód także przeprojektowano. Tył jest kontrowersyjny, bo te lampy, lampy niektóre mogą się podobać, tył niektórym niestety trochę to kuriozalnie wygląda, ten tył samochodu, ale to wszystko rzecz gustu. Na pewno auto jest dosyć aerodynamiczne. Co do wnętrza, jest ono oczywiście przeprojektowane nowocześnie, jak na wtedy w innych autach koncernu Mazdy, charakterystyczna kierownica, przełączniki, konsola środkowa, fotele dosyć wygodne, wnętrze także otrzymało przemodelowanie. Tutaj fotele się różnią kształtem. Dodatkowo ilość miejsca w środku na szerokość, na wysokość jest wystarczająca. Przód, z tyłu auto przestronne, wyciągane fotele, dodatkowe dwa. No i praktycznie płaska podłoga po złożeniu tylnej kanapy i foteli. Co do wersji silnikowych, to tak jak powiedziałem, tutaj jest to jeszcze okrojone. Silnik 1.8, podstawowy, 116 koni. Prawie 13 sekund do setki, średnie spalanie około 7,5 litra. Dwulitrowy 2.0 oferowane także z automatem. Tutaj 11 sekund do setki, 150 koni, średnie spalanie około 7 litrów. Automatyczna skrzynia podnosi to spalanie do 8,5 średnio. No i diesel 1.6 MZCD. Tutaj 115 koni, 270 Nm, 13,7 sekundy do setki i średnie spalanie to nawet okolice 5,5 litra oleju napędowego, także dosyć oszczędny diesel. Co do tutaj wyboru silnika, no benzyniaki na pewno są. 1.8 możemy przerobić na instalację gazową. Dwulitrowy w wersji DC to już mamy wtrysk bezpośredni i niestety możliwość przerabiania tego silnika jest ograniczona. Oczywiście wszystko można przerobić, jest kwestia kosztów po prostu. Co do zalet tak naprawdę Mazdy 5. Na pewno oszczędność silnika z wtyskiem bezpośrednim może zadziwiać. Dosyć oszczędny silnik. Ilość miejsca w środku, drzwi odsuwane z tyłu. Dosyć duży bagażnik, duża przestrzeń w środku. Także tutaj prowadzenie, precyzja może być zaletami. Co do wad, niektórzy narzekają na wnętrze, na fotele zbyt małe. Dodatkowo problem
z przewietrzaniem tego wnętrza. Co do awaryjności typowych usterek, benzyniaki raczej nie sprawiają większych problemów, aczkolwiek zdarzają się problemy z osprzętem, z EGR-em, przepływomierzem w silniku dwulitrowym, także problemem z układem dolotowym. Silnik diesla 1.6 to tak naprawdę 1.6 HDI. Tutaj musimy zwrócić uwagę na wtryskiwacze, turbosprężarkę, także filtr cząstek stałych. Inne jakieś problemy to najczęściej zawieszeniem elementy metalowo-gumowe czy w układzie kierowniczym, aczkolwiek samochód jest dosyć bezusterkowy. Co do innych jakiś usterek, tak i w poprzedniku powinniśmy zwrócić uwagę na korozję nadwozia, podwozia, progi, błotyki, ale i podłoga. Powinniśmy dokładnie obejrzeć taki samochód przed zakupem. Mocowanie, przód, wahacze tutaj do podłogi. Samą podłogę dokładnie obejrzeć, czy nie ma tej korozji nadmiernej. Zdarzają się egzemplarze niestety zaniedbane. Co do tutaj sytuacji rynkowej, najtańsze egzemplarze to cena około od 25 tysięcy się zazwyczaj zaczynają. Dużo aut z dieslem, z dużymi przebiegami, powypadkowe jakieś sprowadzane. Im młodszy egzemplarz, ta cena rośnie powyżej 30-40 tysięcy. Wersje z automatyczną skrzynią, dobrze wyposażone, ta cena jeszcze bardziej rośnie z małymi przebiegami, czy auto z udokumentowaną przeszłością. Samochód jest mniej dostępny niż poprzednia wersja, powiedzmy sobie szczerze, bo te samochody były raczej drogie jako nowe. Podsumowując, na pewno tak jak i poprzednik pierwszej generacji, ciekawy przedstawiciel segmentu minivanów. Tutaj też sprawdzone silniki, 1.8 benzyniak, 2.0 z wtryskiem bezpośrednim, DC już niestety wymaga większej opieki. Diesel także 1.6 z koncernu PSA, MZCD, a inaczej HDI, także dosyć sprawdzony silnik, tutaj nie powinien sprawiać większych problemów. Także drzwi odsuwane, duża ilość miejsca w środku, to wszystko powoduje, że auto, jeżeli szukamy minivana, to warto takie auto obejrzeć przed kupnem innego modelu. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.